Drodzy Państwo, witamy na kolejnej certyfikacji jakości kiełbasy białej parzonej wielkopolskiej. Proces certyfikacji ma pozwolić zachować ciągłość wysokiej jakości produktu, który został wyróżniony w Unii Europejskiej znakiem chronione oznaczenie geograficzne. Taka certyfikacja odbywa się co roku. To była bardzo duża praca i w efekcie końcowym zakończyła się znakiem unijnym. I teraz życzę przede wszystkim tym, którzy dostaną ten certyfikat i ci, co się będą o niego starać, żeby umieli to wykorzystać. Mam nadzieję, że wszyscy otrzymali kartę oceny konsumenckiej. Trzy rzeczy w każdym wypadku. Wrażenie ogólne wyglądu zewnętrznego, wygląd na przekroju, czyli też ta ocena taka wizualna i wreszcie ocena organoleptyczna, czyli te wszystkie wrażenia zapachowe, smakowe przede wszystkim. Producenci są oznaczeni numerami kodowymi. Chodzi o to, żebyśmy mieli pełną transparentność, że oceniamy producenta numer 1, numer 2, numer 7. Kiełbasa biała wielkopolska parzona, tak możemy od tego zacząć, to jest taki cud natury, który pozwala każdemu w domu, czy przecież każdej gospodyni mieć radość tworzenia, czyli wytwarzania tej wędliny w domu przed rezurekcją albo dzień wcześniej, żeby ona była najsmaczniejsza, bo ta kiełbasa nie wymaga żadnych urządzeń, czyli ta kiełbasa jest na 100% wędliną z miłości wytworzonych i dla tych, którzy się najbardziej kocha. Ze względu na pochodzenie, kiełbasa biała parzona wielkopolska jest to wyrób, który jest silnie związany z Wielkopolską poprzez zwiększony dodatek majeranku. Na plus jeszcze zaznaczyłabym, że proces produkcji odbywa się w osłonkach naturalnych. Osłonka naturalna zapewnia delikatność i soczystość tego wyrobu. Inspektorzy będący u producenta sprawdzają dokumentację, z którą przychodzi surowiec, który będzie użyty do wyprodukowania białej parzonej wielkopolskiej i są na wszystkich etapach produkcji. Kontrola zawsze kończy się oceną organoleptyczną. Inspektorzy są przygotowani do tak szczegółowej oceny organoleptycznej i tylko wtedy, kiedy cały proces produkcji jest zgodny z zapisami w specyfikacji produktu zatwierdzonej przez Unię Europejską. Dopiero wtedy wojewódzki inspektor na podstawie przeprowadzonej kontroli wystawia świadectwo jakości dla danego producenta. Kiełbasa biała parzona wielkopolska to jest wyrób produkowany z mięsa świeżego, niepeklowanego, z dodatkiem czterech naturalnych przypraw i to jest pieprz, to jest sól ważona, pieprz czarny świeżo mielony, czosnek świeży tarty i majeranek świeżo tarty. Ponadto nie dodaje się żadnych dodatków niemięsnych, żadnych związków wiążących wodę i produkowana jest w osłonce naturalnej. Dużym udziałem, 70% udziałem nieścięgnistych mięśni szynki i łopatki i z tego względu, biorąc pod uwagę, że to jest produkt tak chudy, my go również ze względów dietetycznych polecamy w diecie dzieci i osób starszych. Białą kiełbasę parzoną robi cała Polska, ale pytanie, no bo wiadomo, lubimy ją jeść z żurkiem, ale czym się charakteryzuje tak bardzo właśnie ta, o której mówię? Ta się charakteryzuje przede wszystkim tym, już pomijam w tej chwili wartość odżywczą, ale znakomitym smakiem, specyficznym bardzo dla tej kiełbasy. To jest dodatek wszystkich przypraw, bardzo na świeżo. I wtedy mamy smakowitość tej kiełbasy wyjątkowej. Wieprzowina, która do tej pory była uważana za mięso bardzo tłuste, została odchudzona. Te świnie to nie są te dawne, tradycyjne świnie, gdzie słonina była na cztery palce. Są to teraz chudziutkie, wysokomięsne zwierzęta. A skoro mamy takie wysokomięsne zwierzęta, to i wyroby pochodzące z tych zwierząt są chude. Rynek wymaga w tej chwili wyrobu wysokiej jakości.
aczkolwiek tak wysoko nie przetworzonych, to znaczy tych prostych, smacznych, dobrych, pewnych. I po to dzisiejsza certyfikacja była, żeby wyłonić te najlepsze firmy, które wytwarzają. Ja nie mówię, że wszyscy mówią, że produkują. Nieprawda. Ci wędliniarze, którzy byli tutaj na sali, przedstawili swoje wędliny, oni wytwarzają i wkładają do tego, oprócz tego majranku, pieprzu i czosnku, źdźbło serca to jest w każdym jednym kawałku. Ponieważ wyniki były bardzo zbliżone wszystkich tutaj 7 producentów, bo tylu, tak powiem, startowało w tej certyfikacji. Także trudno było mi tutaj wskazać jednego tylko zwycięzcę, bo w zasadzie wszyscy są zwycięzcami. Gratuluję wszystkim i możemy się spodziewać bardzo dobrej jakości w kiełbasy białej parzonej w wielkopolskich sklepach. Tych pikulców szukacie? Co? Tych pikulców? Dobra, nie? Dziękuję. Jest dobrze namajerankowana. Mhm, dobrze przyprawiona. A od jakiego rzeźnika to jest? Smakuje tak naturalnie. Aktualnie wiemy, że jest certyfikowana. No, jeszcze się smakuje jak za dawnych lat.